witamy tobie. Ja jestem Zanek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Skoro jest sklep, to dzisiaj będzie unboxing. Udało mi się uciułać 200 tysięcy golda, także tradycyjnie jak od jakiegoś czasu, to w moim przypadku bywa, kupię 10 pakietów Emilio, ponieważ potrzebuję kart z każdego z pakietów, a szczerze mówiąc, no z każdego z pakietów, a Emilio pozwala nam nabyć pakiety Herolda Pustki za golda, znaczy karty dostać, karty z Herolda Pustki za golda, a nie za pieczęcie, bo ponieważ pieczęci nie chcę wydawać, chcę je zostawić na najnowszy dodatek, który ma się ponoć pojawić we wrześniu jeszcze. Także dlatego po prostu kupuję pakiety Emilio, bo potrzebuję kart ze wszystkich rozszerzeń po prostu i z podstawki. A nie muszę wydawać pieczęci na pakiety z Herolda Pustki właśnie dzięki tym pakietom, dzięki pakietom Emilio. Dobra, to jedziemy z koksem, kupuję sobie 10 pakiecików. Okej. To jest 5 i następne... Nie, to było 10 chyba. Nie, to było 5, dobra, to 10 pakietów, jasne. Onki donki, kupione, kupione. Idziemy do kart Italii. I jest 10 pakietów, yeah! Okej, okay. Zaczynamy zabawę. To co najbardziej... Uwaga, jest coś nowego. Jest coś nowego? Nie! O Boże, śnieżna panna premium, no bez jaj. Co tu jest? Cyklon, łowca spało, no grubo. Kusznik Gryfa 158, zbiorowa mogiła tak samo 158. O, kosmiczna reorientacja, nareszcie coś ciekawszego. Dobra, kosmiczna reorientacja mi się przyda, bo chyba w sumie tylko jedną tą kartę. Dobra, let's go, następny pakiecik. Jest coś nowego? Tu jest coś ciekawego tutaj, Wiwerna. Wivern to ja mam od groma, szczerze mówiąc. Co jest? Centaur, Grassant, no, może być od biedy, chociaż mam ich tonę. No nic ciekawego tutaj nie ma niestety. To drzewko jest nawet fajne, jedyny kurna removal na łudy szczęścia. Długotrwałe łudy szczęścia potrafi usuwać, kurna jedyny removal. Fajnie by było ten, zmontować jakieś OTK, albo nie wiem, jakieś slowpoke, albo cokolwiek innego na tym, na przystani i z tym removalem. To by było dobre, nawet fajna kontra, tylko pytanie czy jest bohater, który by podołał temu zadaniu. Dobra, Wiwerna, tutaj jest Wiwerna, dobra. Jedziemy dalej, no i nie ma nic nowego, kurczę, blade. Co jest? Jest coś nowego jednak. Armagedon drugi, okej, okay. Przyda mi się do mojego deku Damiri, który właśnie sobie zmontowałem i gram tam kurna te ogniste żywiołaki większe z tym ognistym leczeniem. Także jest to naprawdę dobra karta w połączeniu z tym Armagedonem, to jest to naprawdę niezły koks, potrafi on po prostu przeżyć Armagedon, Armagedon go leczy, wbrew pozorom nie zabija. Dzięki temu właśnie udało mi się odblokować to osiągnięcie, które się nazywa to nie koniec świata, czyli rzuć Armagedon i zostań z przynajmniej jednym ocalanym stworzeniem w pojedynku rankingowym. Właśnie to mi się niedawno udało zrobić tą kurczę Damirią grając i użyłem Armagedonu i miałem na polu bitwy swojego żywiołaka i po prostu on przeżył Armagedon, mistrzostwo świata. Chociaż szału nie ma, tam był tylko jeden kupon turniejowy w nagrodę, myślałem, że będzie jakiś pakiecik albo coś, a tu nie ma. Przątka losu, no dobra, niech będzie przątka losu. Lodowe kolce? Nie wiem ile tych lodowych kolców, też mi się chyba przydadzą, bo ja chyba miałem tylko 3 razy lodowe kolce. To czwarte, jeżeli to są, to mi się przydadzą na pewno. O, jest coś nowego. Jest coś nowego. Tutaj jest coś ciekawego. O Boże, transbitewny, wyszukaj w bibliotece dowolnej karty, umieść ją na samej górze. Takie to sobie. No tutaj nie ma nic ciekawego, szczerze mówiąc, a chociaż nie, no jest coś ciekawe, ruin insektów, miałem 3 roje insektów tylko, teraz mam 4 ruin insektów, proszę bardzo. Dobra, i transbitewny, wyszukaj w bibliotece dowolną kartę i umieść ją na samej górze. Dobra, znajdziemy następny pakiecik. Czy jest tu coś ciekawego? Ej, tu jest dobre rzeczy się tu pojawiły, ponieważ pojawiła się wieża niepamięci druga. A mam tylko jedną, więc
jest drugą. Jest drugą wieżą niepamięci i drugie plądrowanie. Plądrowanie to jest fajna karta. Ja czasami grałem, jak grałem Flashbane'em i to jest naprawdę fajny łód szczęścia. Fajny łódzik. Przeciwnik w swojej fazie uzupełnienia otrzymuje tylko połowę zasobów zaokrąglonych w dół. To jest naprawdę dobry łód szczęścia, jak się zmasakruje, kurczę, mu stwory na polu bitwy, albo w ogóle cokolwiek, no bo to jest tak naprawdę, zabierając surowce, to tak naprawdę, no, rozwalamy mu wszystko. Nie tylko, że rozwalamy mu stwory na polu bitwy czy coś tam, tylko tak naprawdę nie pozwalamy mu na jakąkolwiek zagrywkę. To jest jeszcze lepsze niż jakieś wszystkie, nie wiem, jakieś kurna tarcze kamienne, czy jakieś inne rzeczy, które nie pozwalają po prostu atakować, moim zdaniem, bohatera. To jest po prostu zajebiste, no bo tak naprawdę zabieramy gościowi połowę surowców i on co może zrobić? Jakby nie miał surowców, to by nic nie mógł zagrać, po prostu nic by nie mógł zrobić. Także bez surowców jest totalnie udupiony, także ta karta jest naprawdę dość silna, moim zdaniem, te plądrowanie. Nie wiem, rzadko jest grana, a ja sobie tak myślałem, żeby właśnie zmontować na tym plądrowaniu jakiś fajny deck i drugie plądrowanie to mi styknie, no i druga wieża niepamięci też się przyda, chociaż tam najczęściej jedna wieża wystarczy, żeby pokonać przeciwnika, no ale zawsze druga się przyda. Okej, to by było tyle z tego pakietu, reszta kart to taka sobie. O, jest coś nowego znowu. Elegancko. Jezus Maria, nie wierzę. Pierwszy wilczy mściciel. No jeszcze jakby się to... Wilczy kapitan, to by było w ogóle wypas. Wilczy kapitan jakiś by mi styknął. Co tu jeszcze mamy? Pustoszyciela czwartego czy piątego. Most ogni piekielnych, może być nawet. Pożerać sług, takie sobie. Reszta takie sobie wszystko. Wszystko raczej mam. Kap mam tonę. Tych imperialnych gryfów też mam tonę. Tego mam tonę. Tego mam... miliardy ognistych pocisków. Obozowisko nawet się przyda, bo czasami nie chce mi się wyrzucać z jakichś starych deków tych obozowisk, także sobie składam jakiś nowy dek, to muszę wywalać z tych starych deków, żeby se użyć. A większa ilość obozowisk to po prostu wygoda podczas składania deku jakiegoś. No ale to mnie najbardziej cieszy. Proszę bardzo. Wilczy kapitan w całej okazałości. To jest chyba jakaś ziomalka. Niewrażliwość na odwet. Wszystkie stworzenia otrzymują 2 odwetu. Nieźle, nieźle. To można fajne komba robić z tymi, kurna, z tymi twierdzami, czy rozejmem Elrata, jakkolwiek, z tą tak, nie wiem. No jest taki łód szczęścia, który zamienia nam ten, zamienia nam odwet na atak i po prostu to takie jednostki naprawdę będą miały gruby atak. No jeżeli ten ma 3 odwetu, jeszcze doda się do tego następnego wilczego mściciela, to będzie gościu miał 5 odwetu. Jeżeli tym łódem szczęścia zamienimy odwet na atak, no to gościu ma 5 ataku, no to jest, kurna, zajebisty atak. Dobra, to się przyda. Następny cały, następny pakiecik. Tutaj nic nowego nie ma. Szczerze mówiąc, no to jest takie sobie. Myślałem, że to będzie w miarę dobre, ale za ten czar, który jest ten łód szczęścia, może obejrzeć rękę przeciwnika i wykorzystać znajdujące się w niej zaklęcie lub łód szczęścia. No, tylko problem w tym, żeby on zagrywał tą kartę za darmo, można było zagrać ten łód szczęścia albo ten tą czar, no to by był zajebisty stwór, ale że to trzeba płacić za ten łód szczęścia albo za ten czar po prostu surowcami, no to żadnego szału na mnie nie robi tak naprawdę. Rzadko kiedy ktokolwiek w ogóle gra tą ziomalkę, rzadko kiedy się widuje tą kartę, ja szczerze mówiąc bardzo rzadko, no nie wiem, może widziałem w jednej grze ją praktycznie. Co to jest jeszcze? Rozdzielacz czarnej czaszki, szybki atak, chyżość, no to mi się przyda, bo mam chyba 3 może, także czwarty by mi styknął, jak to byłaby czwarta karta tego typu dla mnie. No i reszta zupełnie nieprzydatna, bo mam, to jest po prostu beznadziejne, te wszystkie te matki Roya i te jakieś inne wynalazki, te ośmiornice są beznadziejne po prostu. No to jeszcze może być od biedy ta matka Roju, ma 2 ataku, wybuch 1 i kanałowanie magii, nie? No ale drogie jak cholera. Takie sobie to jest. Dobra, następny pakiet. Nie ma nic nowego. Może będzie coś... O, to mi się przyda, pustkowie. Pustkowie to jest dobra karta do OTK jakiegoś, żeby sobie coś pomontować. Czy jakiegoś innego, innej przewijarki, czy innego slopołka, czy czegokolwiek tam. No przyda mi się, bo mam chyba 2 albo 3, to może będzie 4, to na pewno się przyda. Co jeszcze? Piekielne kajdany, takie sobie. A to mi się przyda, te kajdany księżycowego jedwabiu, bo tego dużo nie mam. To jest, kurczę, Herald, to jest powstanie pustki. Także nawet dobra karta. Okej. No i 2 ostatnie pakiety. A, jest coś nowego, może jakiś bohater, Jezus.
Bohaterze. Nie, to nie bohater. Boże, to czystość premium. Na co? Na cholerę mi czystość premium. A jest bohater, Jezus Maria. Tak patrzę, jakiś bohater może. Tak mi chyba przemknął przez moment, zauważyłem go i dlatego tak mi ten powiedziałem coś o bohaterze, ale niestety go mam w swojej talii. No ale dobra, będzie karta do sprzedania. Przynajmniej będę mógł go sprzedać. Bohaterowie są drodzy. Także. No to jest taki sobie ten bohater raczej. Nie ma siły, dwie ma magii i raz przeznaczenie. Kajko, zaklinacz głębin. Zaklinaczka głębin. Takie to sobie jest ten bohater, szczerze mówiąc. Co tu jest? To jest dobre, ale mam tego na pęczki już, szczerze mówiąc. To jest też w miarę dobre. Reszta, szczerze mówiąc, taka sobie. No ale bohater, no i karta premium. Super. No i ostatni pakiet, coś nowego? Jest coś nowego, Jezus Maria, co tu takiego na mnie czeka? Yeah! O nie, Mistrzostwo Świata, Adar Malik mi się trafił. Tak myślałem, jakiegoś bohatera może dostanę. I bingo, Adar Malik. Yeah, god damn it. No. I kto mi powie, że ten, że pakiety Emilio są badziewne, Jezus Maria, są zajebiste, moim zdaniem. Te pakieciki. Słowo Światła, no Jezus Maria, Adar Malik, no panie, kurna. Mistrzostwo Świata. Okej, okay, co jeszcze? Wilczy Pretorianin, też się przyda. Słowo Światła, Wicher, no i Adar Malik. Dzień dobry. To już czuję te deki, kurna. Ale pająka dalej nie ma żadnego, a Adar Malik jest dobry z pająkami. Niestety pająków dalej nie mam, no, ani jednego pająka. No co zrobić? Trzeba będzie kombinować coś innego z Adarem Malikiem. No, to już nareszcie będę mógł sobie zmontować jakiś fajny deck. Z Adarem Malikiem w roli głównej. Okidoki. Zajebiście, zajebiście. Okej, Tobie, dzięki wielkie, to był unboxing 10 pakietów Emilio. Dzięki wielkie, zapraszam na następne odcinki. Na razie, hej.